Dzień dobry, witam wszystkich po raz pierwszy. Materiał ten kręcę na prawie końcu, ale zdam go na początku, ponieważ jak się tworzy YouTube, to podobno pierwsze kilka sekund ma być zajawką, czy ten materiał będzie warto oglądania, czy nie. Więc ja za chwilę się przywitam normalnie z początku filmu, a tutaj powiem, że trafiłem przez przypadek naprawdę na muzeum NRD, muzeum DDR na wyspie Uznam, 20 minut jazdy samochodem od granicy z Polską na wysokości Świnoujścia. No i wrażenie robi jak najbardziej fajne, więc zapraszam do materiału. Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym materiale. Dzień dzisiaj kończę, jak i zacząłem, na wyspie Uznam, 20 minut jazdy od granicy z Polską na wysokości Świnoujścia. Czekając na kolejne zlecenie transportowe, które się dzisiaj nie trafiło, dzień się skończył tak, że można ruszyć się w teren i zobaczyć, co te okolice tutaj mają do zaoferowania. Znajduję się blisko miasta większego, tu nie ma większego miasta, jest taka miejscowość Benz się nazywa i Usedom, takie to się pisze na mapie. I znalazłem, że tam jest jakaś ścieżka, która prowadzi gdzieś, gdzie może być ładnie. No więc jest godzina 16, wtorek. Pójdziemy sobie zobaczyć, czy warto coś zobaczyć. Zaczniemy od opuszczenia miejsca, gdzie zostawiłem sobie na postój i na noc Iwonkę. Pomimo, że zazwyczaj nie mam problemu, jak wspomniałem, mam super tajną, fajną aplikację, która mówi, gdzie są fajne tak zwane spoty, gdzie auto można właśnie sobie na dzikusa, na dziko gdzieś zostawić i się spokojnie gdzieś tam przynocować albo gdzieś udać na zwiedzanie. Tak na całej wyspie Uznam nie ma ani jednego takiego punktu. Więc jest dosyć naprawdę dziko. Ale kilka godzin tutaj postałem i myślę, że problemów nie będzie. I co też ciekawe, tak się nie spodziewałem, że będę na wyspie Uznam, że nie mam ściągniętych swoich map CZ dla tego regionu, dla tej wyspy. I nie mam też internetu, który jakoś po przekroczeniu granicy dzisiaj mi słabo łapie, więc nie aktualizuje mi map. Pi razy oko mam w głowie mniej więcej, jak tutaj ta droga przebiegała. Więc mam nadzieję, że rzeczywiście to się nie będzie różniło. Do tego dochodzą jeszcze mapy Google, na których akurat pokazuje tutaj, że w ogóle tej drogi nie ma. Więc tak pi razy oko na azymut. Droga ma charakter dosyć taki monotonny. I jako, że internetu nie ma, więc taki spontan jak Batorogo Komin, nie byłem w stanie się na szybko przygotować, żeby coś mądrego powiedzieć, więc będę musiał jechać z pamięci tak, jak to pamiętam. Za ewentualne błędy przepraszam, też nie będę ich w stanie wkleić poprawek, no bo internetu nie mam, jak pewnie dzisiaj będę ten materiał jeszcze montował. Na wyspie Uznam jest pewna Uber... Sekunda, gdzie ja teraz powinienem iść? Dobra, mam nadzieję, że tak jak pamiętam, to na kompasie, że powinienem iść na wschód z powrotem. Na wyspie Uznam znajduje się pewne bardzo fajne muzeum, które chciałem zawsze zobaczyć. Mianowicie ośrodek doświadczalny III Rzeszy, gdzie testowali tam między innymi technologie rakietowe, w tym V2. Więc swoją nogę tam przez jakiś czas też postawiał i trzymał Werner von Braun. Tak zwany ojciec późniejszego amerykańskiego programu kosmicznego, który prawdopodobnie posadził ludzi na Księżycu swoją rakietą. Niestety ona od mojej lokalizacji znajduje się około 50 km zupełnie nie w kierunku, w którym najprawdopodobniej będzie dane mi jechać, więc nie byłoby żadnej możliwości merytorycznego uzasadnienia, że gdybym wziął i rzucił, że może ja bym tym samochodem przejechał sobie te 50 km w kierunku nad morze, na północ i tam może sobie przenocuję. Nie przejdzie, sorry, ale blisko jestem i może kiedyś mi się uda wrócić. Tam w 1936 do 1945 roku znajdował się ośrodek doświadczalny. Bardzo ładnie, z tego co widziałem na zdjęciach, jest zrobiony. Dużo jest tam do zobaczenia, szczególnie tej techniki rakietowej. Ale niemniej ciekawą rzeczą jest fakt, że mają tam też ściągnięty w latach 90. konwencjonalny radziecki okręt podwodny, nosiciel pocisków manewrujących. I tak jak my mieliśmy takie okręty, tylko bez nosiciela pocisków manewrujących, typ 613, konwencjonalny okręt podwodny produkcji radzieckiej, jeszcze większy typ 641, tak zwany kod NATO Foxtrot. My to żeśmy inteligentnie pocięli wszystko na żyletki. Niemcy to ściągnęli sobie do siebie jako atrakcja turystyczna. Jest to atrakcja turystyczna w skali przynajmniej Europy praktycznie niepowtarzalna.
A jeszcze, że Niemcy mają tutaj ewidentnie problem z tym swoim OZE, odnawialnymi źródłami energii i wszystko ma być ekologicznie, no to powsuli tą ciekawostkę historyczną, ponieważ na tym okrecie podwodnym umieścili panele słoneczne, nie obok i kablami niewidocznie doprowadzone, żeby tamte światełko zasilało, tylko walnęli to na samym kadłubie okrętu, przez co może turystów wprowadzać mocno w błąd, że coś takiego to ruskie zrobili. No Jezus. Ja wiem, że wieje i nic na to nie poradzę i też nie mam czasu, żeby kadry poprawiać. Kończąc o Peneminde, o tym muzeum na Peneminde, chciałem powiedzieć też, że oczywiście nie trzeba tam jechać w żadnym wypadku, samochodem. Wręcz wskazane jest pojechanie czymś takim jak nikomu praktycznie nieznana w Polsce kolej UBB. W Polsce może być nieznana, ponieważ też ona nasza nie jest, ale troszkę od nas jakby odjeżdża. Przyjeżdżacie do Świnoujścia, przeprawiacie się przeprawą promową przez rzekę. Po drugiej stronie jest pierwszy przystanek Świnoujście niemieckiej kolei UBB. Jest to uznamska kolej nadmorska. Tam wsiadacie i jedziecie właśnie do Peneminde. Wycieczka jak najbardziej do ogarnięcia w jeden dzień, to polecam. Szkoda, że mówię o tym 50 km dalej, jestem blisko, ale chyba pewnie lepszej okazji na chwilę obecną nie będzie. Jak jeszcze nas wezmą i na jesień znowu pozamykają, albo nie wiadomo jakie będą pomysły i się nigdzie nie ruszymy, to może szybko nie być okazji, więc korzystam póki czuję, że jest w klimacie. Idziemy poszukać pewnego chyba znajomego szlaku, jeżeli się przy odrobinie szczęścia trafi, to z chęcią pokażę, bo będzie bardzo mega fajna koincydencja. I jeżeli dobrze pójdzie i nie będzie zamknięte, jak dużo rzeczy, które tutaj w ciągu ostatniej mojej prawie 3-miesięcznych wojaży są pozamykane niespodziewanie, to jest gwóźdź dzisiejszego... To jest gwóźdź dzisiejszego krótkiego prawdopodobnie odcinka DDR Muzeum w Dargen. Więc w samochodzie mam internet. Jak w samochodzie miałem internet, to jeszcze zobaczyłem właśnie, że na koniec dnia, że się stąd nie ruszę. To mówię, coś musi tu być do zobaczenia, pomimo że wyglądało na puste. I faktycznie DDR Muzeum może być, jeżeli będzie otwarte, to zrobi mi dzisiaj dzień dziecka. Też mam wrażenie, że dzisiaj cały program, odcinek będzie kręcony pod słońce, bo już popatrzyłem przy podglądaniu kadrów. Więc tak, mamy tablicę powitalną. Ja jeszcze nie wiem, czy się udało, czy się nie udało, no ale jeżeli się udało, no to wypadałoby to powiedzieć. Więc jak jesteśmy tutaj właśnie na wyspie Uznam, to jesteśmy maksymalnie już chyba na zachodzie, jak się maksymalnie da. Jeżeli idzie o takie resentymenty zrozumiałe chyba tylko dla osób, które pamiętają albo były związane przez oddziaływanie Związku Radzieckiego na nasze ziemie. PRL w Polsce ma silne resentymenty. Nawet już nie polityczne, tylko takie resentymenty, że kiedyś to było. Tak samo tutaj ostatnie NRD, DDR, też ci ludzie tutaj jeszcze mają takie resentymenty. Troszkę chyba mniejsze niż u nas, ale najwidoczniej jeszcze w jakiś sposób uwiecznione, skoro to muzeum się tutaj znalazło. Więc fajnie, że mi się tutaj stanęło, bo w życiu nie myślałem, że coś takiego jest, więc miejmy nadzieję, że będzie otwarte, że na tym odcinka nie skończę. W teorii na goglach pokazywało, że muzeum ma być otwarte do godziny 18. Ja pracę, dzisiaj dużo nie było, skończyłem o godzinie 16, także mogłem auto zostawić. No i jest godzina 17, została mi godzina, więc mam nadzieję, że jest. Mam swój super portfel z drobnymi euro i 100 euro w banknocie, więc mam nadzieję, że jestem przygotowany na zwiedzanie. Tylko tutaj nikogo nie ma. Nie ma i nie będzie najprawdopodobniej. O rany, tu jest jakieś takie wejście ala do prywatnego domu. Z tyłu Golf 2 majaczysze, identycznego takiego miałem z 89 roku, limitowana wersja Manhattan. Mamy, że coś tutaj się wchodzi, muzeum parking albo muzeum 200 metrów. Tylko ja bym to chciał po legalu tu ładnie za to zapłacić. Coś mi się wydaje, że film o wejściu do muzeum będzie dłuższy niż o samym zwiedzaniu muzeum. Idę naokoło tego płotu prywatnego jakiegoś i szukam dalej wejścia. To będzie chyba oficjalnie, że udało się znaleźć wejście. Wyglądamy z nikiem. Chyba 7,50 za wejście.
Więc wejście 7,50 euro i fajnie jest, bo będę sam tutaj zwiedzał, chyba mało popularne, ale tym lepiej dla mnie. Więc mamy niemiecki, co mi tu spadło. Więc dużo ze sprzętów, które my, a ja jeszcze pamiętam PRL, jego schyłek, końcówka, będzie najprawdopodobniej miała odpowiedniki. No, czyli takie farelki, to na pewno, do podgrzewania szczególnie zapiekanek. Takie resentymenty, o, telefony na tarcze, no to, to aż się też łezka wokół kręci. Też takie żółte, żółte pamiętam miałem. O, dla fanów militariów to na pewno jest coś, co mi się, co nam się spodoba, widzą tego kanału w dużej części, czyli małe postapo, małego postapo nigdy za wiele. O, mały seksistowski komentarz nie zaszkodzi, patrzcie, lepsza niż prawdziwa. I przechodzimy, a nie, jeszcze nie przechodzimy, dział z telewizorami kineskopowymi. To ja też, rocznik początku pokolenia, rocznik lat 80., to pamiętam telefony, telewizory kineskopowe, gdzie były dwa w domu. No to wtedy mały to miał takie 15 cali, a duży w domu był w salonie i on miał 21 albo 24 cale i to był duży telewizor. Ze sprzętów domowych przechodzimy na coś, co już powolutku będzie jeszcze bardziej pod moje klimaty. Część motoryzacyjna. Moje klimaty na zasadzie lubię motoryzację, ale historycznie, merytorycznie aż tak dużo się o niej nie znam, więc chyba pozwolę sobie to po prostu pokazać bez zbędnego wchodzenia w szczegóły historii, której nie znam, bo jak wspomniałem też internet mnie tu nie łapie. A to jest fajne, bo w zależności od kręgu kulturowego, w którym jesteście, może nam się to kojarzyć w dwójnasób. Dla fanów cywilizacji zachodniej i młodszego pokolenia, no to może być jak najbardziej R2-D2 z Gwiezdnych Wojen, ale jeżeli ktoś jest fanem jedynej słusznej serii, jeżeli idzie o filmy science fiction, seriale science fiction, no to oczywiście może to być lekko zmodernizowany Dalek z Doktora Who. Tutaj też jestem drugi raz w niebie. Sprzęt fotograficzny analogowy. Same tu mamy średnioformatowe, mało obrazkowe, średnioformatowe Flexa PR, Reflecta, Lubitel 166. Mam coś takiego w domu? Nie, ja mam Starta. Praktik, cała wystawa, wszystkie modele. Praktik, albo większość, albo ten Axa, średnio, chyba średni format w kwadracie. Berriet. Fedy, Felix Edmund Dzierżyński, o, też takie aparaty też mam w domu. Smiena 8M, wow, jest resentyment. A tego się nie spodziewałem, bo chyba zdaje się, że wejdziemy, tutaj będzie fragment klimatów po polsku. Dzień dobry, jeszcze raz sobie pozwolę popatrzeć, że tamta była lepsza niż prawdziwa, a ta jest lepsza niż tamta. I dlaczego fragment po polsku? Co my tu mamy? Bielsko-biała syrena. Taki egzemplarz. Idziemy też z rejestracja z klapką DDR. Ale jak już widzimy, tabliczka polski Fiat. I to nie jest jedyny duży polski Fiat tutaj, ponieważ mamy też w DDR muzeum. Następnego oraz Warszawa. Tutaj niestety my byliśmy z kolegą i z Moniką w Muzeum Skarb Narodu w Warszawie. To była petarda. Szkoda, że te zakłady FSO zostały wykupione i już tamtej wystawy nie ma. To było coś na skalę krajową. To powinno być prawnie chronione. No i tutaj mamy chyba resentyment a propos nad Odrę. Poziomie ojców i dobrobyt. Więc my tutaj mamy troszeczkę konflikt interesów z naszymi sąsiadami, ze względu na to, że oni nasze zachodnie ziemie uważają za swoje, a my uważamy za swoje. I od 45 roku to my na nich jesteśmy. Więc tutaj mamy takie niefajne resentymenty. Czy to jest niewiadów?
Tutaj opisu nie ma. I tutaj mamy przykładową wystawę przekolorowane, typowe DDR-owskie mieszkanie. To tak samo jak na Nowej Hucie są teraz atrakcje turystyczne, gdzie pokazują mieszkania, które no jakby są kompilacją wszystkich rzeczy, które się z wyposażeniem mieszkań w PRL-u kojarzyły. Jest dane to do jednego takiego pałacowego pokoiku. Tak myślę, że tutaj mamy do czynienia dosłownie z tym samym. Różnica na pewno będzie w wyposażeniu sklepu, które tutaj taki sklep mamy, ponieważ u nas powinny być puste półki oraz ocet, a tutaj jest sporo, ponieważ też filozofia, jeżeli idzie o NRD, no była taka, że była to pokazówka Związku Radzieckiego, jak w socjalizmie może być dobrze. No więc było to, sam kraj był lekko wystawą. A tu jest fajna stara przyczepa kempingowa i jak to w środku może być fajnie zaaranżowane. Nie wiem, czy jestem minimalistą, czy mam jakiś kompleks bezdomnego, ale mnie się zawsze i życie w takich małych przestrzeniach, ich aranżacja zawsze mi się mega podobały i robiło na mnie to zawsze większe wrażenie niż jakieś mega struktury, mega konstrukcje. A tutaj chyba mamy Trabanta w wersji cabrio. Chociaż to jest kawał auta. Patrzymy na Gaza M22. Nie to, żebym to wiedział, tylko tutaj właśnie sobie doczytałem. Motoryzację jak najbardziej bardzo lubię, szczególnie tą klasyczną, taką gratowatą. Ale nie na wszystkim można się znać. Dlaczego? Dlatego też polecam jak najbardziej kanał Złomnika, ale to pewnie z tego, co w większości osób, co się widzę, to ten kanał znają, bo to mniej więcej takie też klimaty retro. Przeszliśmy przez jedną halę wystawową z tamtej. Idziemy teraz tutaj. Nie mam pojęcia, co jest w środku. Wchodzimy razem. Razem zobaczymy. Więcej motoryzacji. Zapach typowo takiego warsztatu. Czuć olejami. No i co? Ja zacznę od jako dumnego właściciela. Jestem dumnym właścicielem Skody Rapid. No to Skoda 105S będzie moim pierwszym typem, żeby zobaczyć, jak ta marka poszła naprzód. Co za klasyk, matko boska. A w sumie to od razu tutaj trzeba sobie strzelić, kurczę, ten fotę. Przykra rzecz, jeśli chodzi o naszą motoryzację, to mamy tutaj dacie piękne, dacie się reaktywowały, pomimo że rumuńska marka, Skoda się reaktywowała, jest obecna na nowoczesnym rynku. O właścicielach możemy sobie mówić co innego, jeżeli chodzi o marki, ale marka jest. No, u nas się niestety nie udało. Której mi brakuje, jeżeli idzie transport brokowy, matko masowy, robór, pamiętam to. I to pamiętam za brzmienie tej nazwy. Ikarus, takich Ikarusów już nie pamiętam. Jak najbardziej bardziej pamiętam Ikarusy Made in Hungary. Węgierska jakość tego rodzaju. To już jak najbardziej lata 90. Chociaż ten chyba jest jeszcze jakiś nowszy, nie, 84, 89. No kurczę, wygląda nowocześniej niż te, które ja pamiętam z lat 90. I co za fart, kolejna hala, wchodzimy do następnej hali związaną z motoryzacją, więc normalnie mam dzisiaj dzień dziecka. Tutaj już konstrukcja, odpowiednio wcześniejsze. Mówię, ja się nie będę wymądrzał, jeżeli idzie o osoby, które umieją mówić o motoryzacji i historii, to... To jak najbardziej kanał Złomnika polecam.
klasyka klasyki, taka Volga M24. Mieliśmy taką jedną w rodzinie, jest to pierwsze auto, jakie pamiętam, jakie mój ojciec kupił, taka Volga M24, taka czarna Volga. W PRL-u wiązała się z legendą oczywiście o czarnych Volgach, które jeździły i porywały dzieci. Miejska legenda, która później przeniosła, zmieniła markę. Teraz mamy czarne BMW bez klamek, które porywa dzieci. Wartburgi. Ja kojarzę, mój dziadek miał takiego Wartburga, że to auto mi się nigdy specjalnie nie podobało. A co jest ciekawe, modele za 65 wyglądają o niebo lepiej. Co za rakiety. Naprawdę piękne konstrukcje, a jeżeli dobrze widzę i tutaj na tyle się znam, co się nie znam, że to jest, czy to jest czeska Tatra? O tak, to jest rarytas Tatra. No coś takiego, podejrzewam, że to jest naprawdę rarytas, że coś takiego jest. Jeden youtuber widziałem, że kupował taką Tatrę. Nie wiem, czy to nie był pan Jan Garbacz przez przypadek, nie chcę teraz kłamać. Nie udało mu się tego dochodu doprowadzić, ale auto no naprawdę jest jakieś. Znowu, jak człowiek coś mniej więcej zna, przynajmniej z wyglądu, to rzuciło się w oczy, a w ogóle nie zwróciłem uwagi, że tutaj stoi Tatra na sterydach. Zobaczcie na to UFO. Co za kształt auta. Tatra typ 603.2, jak głosi naklejka. Niesamowita konstrukcja. Ten przód wygląda, jakby był tyłem na dobrą sprawę. I nie samochodem, a połączeniem pociągu Pendolino z czymś z Gwiezdnych Wojen. Fantastico. No i wam powiem w dwóch słowach podsumowania, że petarda muzeum. Fakt. Wszystko monojęzyczne, wszystko jest po niemiecku, nie ma nic specjalnie po angielsku, więc słabo jak się nie wie na co się patrzy, ale wrażenia estetyczne i te samochody, że mniej więcej no, większość tych marek, oprócz może IF osobowych, Tatr też osobowych nie pamiętam, na ulicach, to je kojarzymy jak najbardziej z mojej młodości, to ja na pewno je kojarzę. Więc super odrestaurowane, bardzo ładna ekspozycja zrobione, polecam to muzeum. Muzeum przypomnę jeszcze raz, że znajduje się w miejscowości Dargen na wyspie Uznam, czyli Uzdom Dargen. 20 minut, jak wspomniałem, jazdy od Świnoujścia samochodem tutaj. Więc ja ruszam dalej na szlak typowo przyrodniczy, a myślę, że żeby nie rozmiękczać tego materiału, to jeszcze może znacznik szlaku gdzieś znajdę, byłoby fajnie. I będę szedł z powrotem do auta. Dobra, tak. Pieraz za oko, szlak znalazłem, tylko już się Niemcom nie podobało. Już to było za ładne, już to jeszcze by ktoś pomyślał, że są mili. Szlak jest oznaczony jako niebieski. To jest Via Baltica, tędy przebiega szlak Świętego Jakuba, czyli ta niebieska muszelka powinna być. Udam się nim parę kilometrów, żeby sobie właśnie spacer zrobić, więc mam nadzieję, że ktoś kiedyś był bardziej czuły na estetykę i że te muszelki gdzieś tu w standardzie są jakoś poutrzymywane, a nie taka po prostu zwykła kreska, jakby to był zwykły niebieski szlak, a nie ten paneuropejski. Teraz tak myślę, że z rzeczy praktycznych to tutaj jest lepsze miejsce na przeparkowanie kurczę mojego samochodu niż zostawienie go tam w tej zatoczce na rozdrożu całego skrzyżowania. Nie będą mi tak napierdzielały samochodów przez całą noc lewej i prawą stronę. Tu wygląda bardziej kapitalnie, więc mam nadzieję, że to nie jest jakiegoś dziadka prywatny teren i mi za chwilę policji nie wezwie, ale wygląda tutaj przytulniej. Łącznie z tym, że jesteśmy przy lesie. Tutaj będzie słabo widać, ale ja sobie popatrzyłem na mapę i tutaj to jest teren kolejowy. To jest teren kolejowy, tutaj jest rozebrana linia tego ABB, tylko jak widać ja wolę nasze ruiny niż niemieckie ruiny, ponieważ jak mamy niemiecką ruinę, to jest ona już ogrodzona płotkiem. Więc jako, że nie jestem u siebie, to nie będę swojego Ledermana używał, ale właśnie tutaj wpadłem na pomysł, że jest kolejowy, bo patrzę, kolejowy budynek, taki typowy i krawędzie peronowe w środku lasu. Szyn już nie ma. Krawędź peronowa jedna, krawędź peronowa druga i tam wspomniany, no jest zielono, nie będziecie widzieli. W każdym razie, jako że jesteśmy, gdzie jesteśmy, wszystko jest za porządkiem ogrodzone, więc wejście na taką posesję już by było jakimś aktem wandalizmu. No, słabo to na kamerze będzie widać.
i dochodzę do drugiego znacznika troszkę dalej. I dalej jest niemiecki. Jakkolwiek jak chwilę sobie pomyślałem, no to w sumie albo późna pora, albo środek tygodnia, więc sobie w sumie nie pomyślałem o tym, że trudno w kraju niemieckim o tradycjach protestanckich szukać znaczników przypielęgnowanych przez kraje, które mają tradycję dłuższą katolicką, więc może po prostu tutaj on jest faktycznie funkcyjnie tylko przeprowadzony, a ładnie wygląda tam, że gdzie dla większości społeczeństwa, bo przecież nie dla wszystkich, to ma większe znaczenie, więc tutaj faktycznie idzie po niebieskich kreskach bez zabawy w muszelki.